Witam Was w kolejny dzień. Dzisiaj robimy kibelek dalej. W tej chwili robię drzwi, tam podokręcałem te wszystkie deski, które brakowały z boku. No i teraz zrobię drzwi. Dachu nie zrobię niestety, bo nie mam ład. Ale mam ciekawsze zajęcie dzisiaj, dlatego chcę to szybko skończyć. Bo dzisiaj chcę się przejechać motocyklem. Jeszcze nie jechałem, uwierzcie mi. Ale chcę to skończyć i dopiero wtedy. Kurde, jeszcze akumulator słaby. Dobra, idę po następne, wracam zaraz. Dobra, jestem już. Chcę to zrobić na szybcika. Ale też, żeby nie było dokładnie, tylko postarać się troszeczkę. Teraz będę wycinał takie zacinki, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Chodzi o to, że to będzie ta poprzeczka od drzwi, żeby drzwi się trzymały. Dobra. Oj, oj, oj. Dobra. Nawiercałem po to, żeby można było teraz włożyć nóż i naciąć. Dobra, to później tylko jeszcze przelecę. Albo teraz to od razu zrobię. Przelecę. O właśnie. Raszplą? Czy jakoś tak? Dobra, później tam podejdę do kibelka, zobaczę jak to wygląda. A teraz następne. Jak już mówiłem,
Będzie króciutko dzisiaj. Nie mam też wkrętu, zamówiłem przez internet. Wkręty do drewna tak naprawdę wychodzi o połowę taniej niż w Kasteramie. Ja już zamówiłem wkręty na budowę różnych długości. Na kilogramy. Zobaczymy, jakie będą jakości, ale myślę, że nie będą się różniły tym, co jest w Kasteramie. Wiadomo, każdy chce zrobić. Dobra, to mamy, to mamy. I możemy iść. Dobra. Teraz tak, to był dół. Poprzykręcam sobie z powrotem, tak jak miałem. Tu sobie pozaznaczałem, żeby nie kombinować później. Żebym sobie nie wkręcił. Dobra, idę po akumulator, który zabrałem do wiercenia. Dobra, jestem z powrotem. Tutaj, które to było? Które to było? Tutaj na dole. Dobra. Teraz góra. Dobra, i zobaczmy, czy teraz to pasuje wszystko. Za mało wycięte. Tutaj, a tutaj. Tutaj będzie idealnie. Tutaj muszę troszkę dociąć, nie za dużo. Ale raszpą tego nie zrobię. Dobra, czyli tu muszę ciuteczkę nadciąć. Dobra, nadetnę tutaj. Może powiem, jak to zrobiłem. Poprzykręcałem sobie najpierw poprzeczki. Poprzykręcałem w ten sposób wkręty tutaj i tutaj, żeby mi deska nie opadła. Odrysowałem. Najpierw dociąłem deskę, troszkę dłuższą, 2 cm pod kątem. I dopiero później odrysowywałem, żeby porobić wcięcia. Tu ładnie, idealnie pasuje. Dół troszeczkę dotknę i wracam. Dobra, mamy to. Tu troszkę źle wyciąłem, ale to już bez przesady. Nie apteka. Nie wiem, jak teraz to zrobić tu czy przy... Nawet nie przy wierce z tej strony. Tu chociaż przy wierce. Tak, długimi wkrętami bym przywiercił. Chociaż żeby się to trzymało, co? Spróbuję. Trochę bardziej pod kątem. Jeszcze jakieś mam dłuższe wkręty, ale nie chcę mi się szukać.
Dobra, to może być. A tutaj ja bym to otworzył. No i dobra, na tą chwilę chyba wszystko. Chociaż wkrętów trochę jeszcze mam. Aha, właśnie, bo to będzie szło. To będzie szło głębiej tak naprawdę. Tu będą szły dechy. Ale to nie przeszkadza. Tak, bo to będzie szło tutaj, a równo z tym będą szły deski. Dobra, na tą chwilę, tak jak mówiłem, będzie krótko. Nie będę więcej już robił, bo nie mam wkrętów. To będą za drugie, 45, muszę 35 mieć. Już je zamówiłem. No i będziemy lecieli dalej może. Zamówię już łatę. Parę łat, ze 4 łaty, 5. Aha, tu jeszcze. No to parę, 7 łat będę potrzebował. I kibelek będzie prawie gotowy. Tak to wygląda na tą chwilę. Idę pozbierać narzędzia i odpalam motora. Pierwsza przejażdżka. Coś wspaniałego, mam nadzieję. Na pewno. Jak trochę podesną deski, to przyprowadzę tutaj sprężarkę i mam taką oscylacyjną. Wezmę to ładnie, wypoleruję, wyszlifuję i może później pomalujemy czymś. Na pewno nie spalonym olejem. Czymś bardziej normalnym. A ja spadam. Przebrać się, pozbierać narzędzia i trasę.